Siemanko, z tej strony Piotrasek, a to pierwszy odcinek z nowej serii z gierki pod tytułem Robin Hood Sherwood Builders. Jest to nowa gierka w klimatach survivalu, otwartego świata, coś co lubimy, coś co lubię. Jest tutaj takie, są takie elementy jak zbieranie kamulców, drewienka i tak dalej, budowanie wioski, no i rozwój postaci, umiejętności, mamy misje. Sam w to jeszcze nie grałem, to jest moje pierwsze odpalenie. Oglądałem dosłownie 2-3 gameplaye, żeby zobaczyć, czy warto ją kupić, i powiem wam, że gra naprawdę ładnie wygląda. Jest taka sensowna, się wydaje. Jeśli chodzi o ustawienia, no to jedyne co, ustawiłem sobie maksymalnie klatki, FSR-a włączyłem, gramy w rozdzielczości 2K. No i to tyle z takich pierdół. Odpalamy gierkę. Zobaczymy, co tutaj mamy. Nowa gra. Nowa. No, mam do tej gierki naprawdę optymistyczne przekonania. Zobaczmy, filmik. Jest awantura. Robin of Locksley survived the burning sands of faraway lands as he served his role in the Unforgiving Crusades. He emerged unscathed from deadly skirmishes just to become an exile and face mightier enemies in his own home country. After his previous hideout in Silwich, which was razed to the ground, the forests of Sherwood granted refuge to him and his retinue, while its new rulers threatened all. King Richard the Lionheart's untimely demise plunged England into chaos and left roving bands and their petty warlords free to fight amongst themselves for territory and influence. The Sheriff of Nottingham, a murderer and usurper, exploiting the pervasive lawlessness, pillages one area after another, increasing his power and leaving the poor residents of Sherwood at the mercy of wild fate. No i dobra, jesteśmy. Misja bezpieczna przystań. No dobra, rozejrzyjmy się. Dobrze, gra ciągnie, nie ma spadków FPS-ów na razie. I powiem wam, że naprawdę ładnie to wygląda. Jak za gierkę, która tam stówkę kosztuje w dzisiejszych czasach, to nie jest dużo. Naprawdę grafika jest ok. Dobra, co my mamy? Z lewej strony tryb łowcy. Powolnienie czasu, latarnia, przytrzymaj, zbierz wszystko. Okidoki, bezpieczna przestrzeń, porozmawiaj z takiem. Aha, tu mamy takie kółeczko wyboru pod tabem. Chodźmy gdzieś. Czekajcie, jak tu się biega? Aha, wystarczy nacisnąć, o Jezu. Wybierz styl walki, precyzyjny, brak poruszania się w trakcie atakowania, dynamiczny, swobodne poruszanie się w trakcie atakowania. Precyzyjny, bardziej realistyczny i wymagający tryb walki pozwala na precyzyjniejsze wykonywanie ataków łączonych, łatwiejsze namierzanie przeciwników, ale wymaga więcej rozwagi nad momentem ataku. Dla graczy, którzy preferują bardziej taktyczne podejście do ataków oraz pozycjonowania w walce. Dynamiczny, styl, w którym można poruszać się podczas używania podstawowych ciosów, pozwala na łatwiejsze unikanie ataków, ale wymaga większej kontroli zasięgu i utrudnia wykonywanie ataków łączonych. Dla graczy, którzy preferują walkę nastawioną na ciosy podstawowe. Chyba wolę to, chociaż to i tak się potem w praniu okaże. Wybierz poziom trudności, normalny. Normalny, bo normalny. Słuchajcie, bo tu jakoś dziwnie on mi biegł. Jak nacisnę shift, aha, nie muszę trzymać, wystarczy, że nacisnę. On tak biega, ale tak mało zwrotnie. Jak rozpędzone auto, no momentalnie nie skręci w lewo i w prawo, dobra. Wprowadzenie, dzisiaj mamy przeczytać samouczek. No przeczytajmy. Wprowadzenie. Głównym celem gry jest wyzwolenie 4 regionów środkowej Anglii spod panowania szeryfa z Nottingham i jego popleczników. Eliminowanie wrogów i pomaganie bezbronnym poprzez zadania i wydarzenia, zwiększy twoją reputację w danym regionie. Osiągnięcie w wyniku 40% reputacji w danym regionie odblokowuje możliwość rozpoczęcia jego głównej misji, która wyzwala region. Aha, kurde, to jest fajna rzecz. Lubię takie klimaty, że coś jest do odbicia, odbijania właśnie regionów i tak dalej. Spoko opcja. Podczas podróży po regionach natknie się na liczne wydarzenia i zadania przybliżające się do ukończenia głównego celu przygody. Niektóre z wydarzeń, którym będziesz musiał stawić czoła, to
to mapa. Niezłe wydarzenie. Ratowanie mieszkańców wsi przed egzekucją, eskortowanie ich i ratowanie przed porywaczami. Aha, czyli to będą takie misje poboczne. Atakowanie konwojów, magazynów i poborców podatkowych. Obrona ludzi przed skorumpowanymi rycerzami, względnymi żołnierzami, leśnymi grabieżcami i wieloma innymi zagrożeniami. Rozwój tej postaci zależeć będzie od efektywnego wykorzystania punktów, umiejętności oraz rozbudowy własnej osady, pozwalającej na wykonanie niezbędnych przedmiotów, zdobycie specjalnych zdolności czy wyprodukowanie potrzebnych surowców. No i to jest właśnie to rozwijanie postaci, o którym mówiłem. Bardzo mi się to podoba. No mówię, gierka wygląda naprawdę ładnie. Co tu mamy? Kamień. No jak to w survivalach, oczywiście zbieramy na początku wszystko, co się da. O, Marion! Z tego co wiem, oglądając trochę Robin Hoody i tak dalej, to wiem, że to jego kobieta jest. Strasznie mam... Szybko mi to lata wszystko tutaj. Chyba se muszę trochę czułość myszki zmniejszyć, ale dobra. To później. Studnia. Tylko z wodą. Aha, widzicie? Muszę być... Nie wiem, czy muszę, ale miałem pustą butelkę, nabrałem sobie wody. Czekajcie, kaptur uniwersalny. Dawaj kaptur na łeb. Kołnierz uniwersalny. Coś ciekawe, uwaga. Pewnie, że w kapturze będziemy latać. A nie w kołnierzu. Robin Hood tylko w kapturze. Dobra, jest braciszek. Sól. Dawaj, wszystko. Leży, to bierę. Winko. Kamyczki. Tyk, 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 tyk. Teraz pogadamy, braciszek, tylko no niestety. Nawyki z survivalów. Leży, to bierę. Jak za darmo, trzeba brać. Dobra, chodź, pogadamy trochę. Jak ty, braciszek, wyglądasz? Taki braciszek z ciebie. Co się martwię, kiedy zbyt długo nie macie w domu, Robinie. Drogi taku, najpierw szeryf upadnie, zanim sam pozwolę sobie na śmierć. Drogi taku, najpierw szeryf... A, nie będę czytał dwa razy do tego samego. Horty, as always, I'm just glad to see you in good health, friend. Nie martw się, tym razem nic nam nie grozi, tu jesteśmy bezpieczni. Okej. Okay. Dobra, nie będę wam robił za lektora, bo nie będę. Przeklikamy to. Nothing I can do after the nightmare that the Crown's men brought on us and our old home. This time they won't run into us. We're well hidden. I saw to that. The previous settlement was so goodly. I know you all too well, you crafty fox. What matters is everyone made it out alive. After I defeated Black Henry and freed Marian, the sheriff completely lost his composure. I must stop the enemy before he becomes... The enemies! The king and sheriff don't stop at their own henchmen. You constantly hear about ever more scoundrels plaguing the surroundings of Nottingham. King's allies grow in numbers. Some are bought with land assignment, others threatened with death and confiscations. We must weaken the grip of the king and the sheriff if we are to feel safe here. Definitely, Robin. Recently, Little John had his shirt cut. We can't take risks like... He'll recover. You know him. We each have our crosses to bear. You say so yourself. Well said. You may be right. This settlement seems secure. This time, no one will find us. Time to let an arrow loose. I believe you, dear Robin. But before you do that, you must regain your strength. Eat something, have a drink, rest. No, tylko przyszedł już spać? Otoczenie powinno ci enter, aby przeczytać samouczek, dobra. Tak wygląda twój ekwipunek. Możesz w nim znaleźć całe swoje wyposażenie, masz do niego dostęp w każdej chwili. Wystarczy nacisnąć i. Przytrzymaj tab. To już wiemy. Twój plecak ma ograniczoną pojemność i możliwości udźwigu. Aha, czyli sloty i waga nas będzie ograniczać, okej. Okay. Wraz z rozwojem drzewka umiejętności postaci będziesz mógł powiększyć ilość miejsca twojego ekwipunku. Kiedy w ekwipunku pojawiają się przedmioty specjalne, których nie da się wyrzucić, są one związane z zadaniami do wykonania. Przedmioty te nic nie ważą i nie zajmują miejsca. No to standardowe takie zagrywki w grach. W świecie można się natknąć na kilka zestawów uzbrojenia, każdy składa się z 7 elementów. Zbroja, rękawice, spodnie, buty sprawiają umiejętności równie potrzebne w walce. Części takie jak kaptur, kołnierz i płaszcz są elementami wpływającymi jedynie na wygląd. Też spoko opcja, że sobie można z wyglądem pokombinować.
Bez uzbrojenia las strzelb byłyby nieznośne i niemożliwe do przeżycia nawet dla prawnego banity. Specjalne uzbrojenie można wytworzyć, korzystając z budynku tkalni, którą można wybudować w wiosce Robina. Zbroję możesz wyłącznie zamienić na inną lub sprzedać kupcowi. Warto jednak pamiętać, że wytwarzanie i kompletowanie nie jest rzeczą łatwą. Przedmioty, których nie chcesz już w swoim domu, możesz zostać wyrzucone na ziemię. Dobra, dobra, pierdu. Zjedz posiłek, wypij wodę. Dobra, mamy wodę. Aha, nie mogę jej tak po prostu wypić. Muszę na ekwipunek dać, dobra. Dzik zrożna. O, prawym sobie dajemy wszystko na pasek. Wino. Popularny wśród szlachty trunek z winogron. Polska język, trudna język. Zdrowie natychmiast 30%, głód w czasie minus 20, pragnienie w czasie minus 20. Dobra, no takie spoko opcje. Dobra, mamy wodę pod jedyneczką. Jedyneczka i lewy przycisk myszy, pijemy. O, i odzyskujemy buteleczkę, spoko opcja. Teraz co? Dawaj, udziec, żryj udźca. Pięknie. Jak wypiliśmy, to od razu sobie możemy nabrać wodzianki. Damy sobie wodziankę na 9, a zwykły mecz tu. Tak lubię. Dobra, idź spać w swoim domu. Porozmawiaj z takiem. Dobra, no to czyli w kimono, tak? Czekaj. Tu są darmowe rzeczy. Dobrze wyspany. Zaraz to poczytamy. Podnieś narzędzia naprawcze. Otrutka, piwo, worek z monetami. O, hajsiwo. Pewnie, że chce. Sól, cebula. Do licznych dań, a czasem nawet jedzone na surowo. Poczekaj, może faktycznie, może nie ma co tego brać, co? Piwo weźmiemy, bo to zdrowie daje. Otrutka. Przynosi nam ulgę od skutków truci. To weźmiemy. Maść z krawnika weźmiemy. Wino. Sól odłożymy, bo czuję, że coś do roboty, do wytwarzania jest. Chleb z jęczmienia to będzie nasze papu. Jakby nam zabrakło. Dobra. Co jeszcze tu mam? A, tu mamy jeszcze skrzynię, ale ona jest... A czemu to się świeci? Można to wziąć? Świeci się jakby można... Sowa! Nie można tego wziąć. A się tak dziwnie świeci, jakby można. Dobra, śpimy. Wolny slot. Śpimy do... świtu. Kto rano wstaje, ten jest niewyspany, także... O! Jest tu coś? Mogę tu od razu coś zwinąć? Otrutka. O, łuk! No ja nie mam łuku. Czemu nie mogę tego wziąć? O kurde, chłopy! Nie ma! Nie ma! O! Smoła. Dawaj wszystko! O! Kurde, ile gratisów! No, pobieraj to. Piwko, miód pitny. Lubimy. Dobra, o kurde. Raz chłop spadnie. Dawaj, dzida. Jeszcze tylko odłożę to, co im tam zakosiłem z góry, by tego nie nosić. Okład z miodu. To jest do leczenia. To też jest jakaś miksturka, to też nie wiem, mąka jęczmienna odłóżmy. To se wszystko. Narzędzia naprawcze, maść skrawnika. A, cebulka, smoła. Odkładamy. Dziękuję. Też się coś świeci. O kurde, sól, farba. Pewnie, że dawaj. O tu. Syr! O kurde, bierz syr. Będzie żarło. Sól, farba, odłóż, syrek do jedzenia. Dobra. Możemy coś się napić, bo widzę, że... Picia mamy połowę. Jedzenia jeszcze mamy sporo. Także git. Chodź taku, pogadamy znowu. Have you already managed to get some rest? Good friend, it'll never cease to amaze me. It's good for you, as long as you have water instead of wine, good friar. A głupoty gada, jaką wodę? I'm not swayed by this. Besides, those who sleep don't sin. I'll keep my wine. I knew how you'd react. Take it easy, Tuck.
I should think so. It's a strategic Certainly. Not another word. I take it you slept so well, you misplaced your weapon. Where is your This time I didn't lose anything. They broke it during a hunt. The forest hasn't been kind to us of late. The worst is behind us, however, and now you can take to making your bow in peace. Grab a hatchet. That's all the help I need. I know how much you value your weapon. See to crafting it, but be right... Aha! Czyli mamy pierwsze zbieranko. Kamienny topór. To mi się podoba. Dobra. Sosna, zetnij drzewa i zbierz drewno. O, tu się nam drzewa podświetlają. To znaczy, że co? Tego nie mogę zciąć? Czyli mogę tylko wyznaczone drzewa? No to tak. Mi się to średnio podoba. Bo jak otwarty świat, no to lubię wszystko rozpieprzyć, a nie tylko to, co mi pozwalają. Musiałem poczuć samouczo. Wydobywanie surowców. Wydobywanie surowców ciężkiego klea. Możesz jednak przyspieszyć i usprawnić swoją pracę. Wystarczy, że w trakcie wydobycia uderzysz w odpowiednim momencie. Pokazuje to ikona kursora. A zredukujesz czas i energię podczas wykonania kolejnego zamachu. No to takie miłe urozmaicenie, że coś dodatkowego przy zbieraniu musisz robić, to tak bardzo się wtedy człowiek nie nudzi, bo się skupia jeszcze na czymś dodatkowym. Narzędzie i bronie mają swój poziom wytrzymałości. Spada on wraz z każdym kolejnym użyciem, a gdy osiągnie 0, dany przedmiot staje się niezdatny do użytku w twoim ekwipunku. Narzędzie czy broń straci całą wytrzymałość, może po prostu zdecydować się na utworzenie nowego, ale może także użyć na nim narzędzi naprawczych. Pomogą ci one odnowić wytrzymałość swojego sprzętu. Każde narzędzie, z którego korzystasz, ma swój poziom ostrości. To od niego zależy, jaki rodzaj surowca będziesz mógł pozyskać. Im lepsze narzędzie, tym rzadszy i cenniejszy surowiec możesz dzięki niemu zdobyć. Fajne, podoba mi się. Aha, czyli może inne drzewa będę mógł ścinać, jak będę miał... O. Czyli jak mi się chyba pojawia ten zielony, na tym kwadraciku zielone, to wtedy muszę jeszcze raz uderzyć. Dobra, jeszcze jedno drzewko muszę ściąć. Dawaj przy okazji kamulec. Poćwiczmy to. Dobra. Ogólnie chodzi o to, żeby równomiernie myszka naciskać i wtedy jakoś to idzie. Hopaj. Sztuka handlu. Handlarzy można znaleźć w wioskach i miastach z całej krainy. Chętnie kupuję przed wiele przedmiotów za złoto. Każdy handlarz ma swoją specjalizację, która pozwoli ci ocenić towary możliwe do zakupienia. Na szczęście chętnie kupują oni od ciebie wszystko, co masz do zaoferowania. Jeśli chcesz uzyskać więcej na handlu, rozwoju części dziecka umiejętności wpływa właśnie na to. Kurde, fajnie, że są też umiejętności od handlu. Aby kupić przedmiot, który ci się podoba, wybierz go z listy, wybierz jego ilość i kliknij kup. Aby sprzedać przedmiot ze swojego, wybierz kliknij sprzedaj. No to czyli podstawowe zabawy. O! Kurde. Sól. Poczekaj, to ja muszę iść po sól. Idę od razu po sól, to coś od razu sobie upichcimy na drogę. Gdzie będziemy surowizny jeść. Sól, mąka, udziec. A dawaj wszystko, zobaczymy co się z tego da ugotować. Aha, nie mam mięsa sara. Co to jest? Pieczony królik. Nie mogę? Tylko takie pierdolety mogę ugotować? Tam. Myślałem, że może będę mógł coś więcej. Dobra, odkładaj w takim razie. To dziadostwo. Jabłuszko też odkładamy. Myślę, że nie zgłodniejemy na razie tak szybko. Stwórz łuk. Stwórz strzały, porozmawiaj z takiem. Okej. Zadania. A tu są zadania. Okej, tu mamy umiejętności. Poziom, dostępne punkty umiejętności 6. Szansa na trafienie krytyczne, czas odnowienia trybu łowcy, maksymalne zdrowie, obrażenia od łuku, maksymalny ciężar, obrażenia od miecza. Ale ja na razie nie rozdaję punktów. Chcę się trochę z grą zapoznać. Być może się dowiem, w co jest bardziej warto inwestować punkty, a w co mniej. A teraz jak walnę na pałę, to potem się okaże, że będę żałował. Także na razie
to przetrzymajmy. Poczekajcie, o, jest mapa. No, powiem wam, że taka nawet spora. Okaże się oczywiście w praniu, jak to wygląda z chodzeniem. Dobra, wytwarzanie. Gdzie jest wytwarzanie? O, ataki specjalne. Wybuduj strzelnicę, by blokować. Istnieją do 4 ataki specjalne mieczem mięsu. Wybierz swój styl adekwatny do preferencji. Dokładne umiejętności. Chaty trapera. Aha, to są jakieś od budynków zależne rzeczy. Dobra. Tu mamy wytwarzanie. Okej. Okay. Dawaj łuk. Aha. Czyli jest trochę czasu potrzeba. Zróbmy od razu strzały. Dawaj, 80. Nie żałujmy. Dobra, mamy to. Porozmawiaj z takiem. Z takim łukiem nie ma się czego obawiać. No pewnie. Even the purest times long past, we've explained things to each other and agreed I wouldn't make this mistake again. Be at ease. This time no one lured her into a trap. She left. That sounds like her. You said you. Yes, there are many things we need. A better archer couldn't be found in all of Sherwood. Before you set off to take from the rich, perhaps you could use your skills to aid. I'll gladly try out the new bow. Stoke the fire. We're having a roast tonight. Everyone in the village is working so intensely. Czytałem, że coś takiego jak wspólna skrzynia, czyli przypuszczam, że przy rozwoju osady. Podczas rozwoju osady będziemy musieli też zbierać dla całej osady żarcie, picie i pewnie takie rzeczy, żeby ludzie też nie głodowali. Tak coś podejrzewam. Dobra. Gdzie ja mam koniuszy? Zakop. Tużony łowca, mięso sarny. Prowadź mnie tam. Okej. Okay. Jedziemy na awanturę, tylko tak. Łuk. Gdzie jest mój łuk? Mamy łuk. Prawym przybliżam. Za mało strzał w kołczanie. A gdzie jest. Aha. Dobra. Czyli on naciąga, sam przybliża. A prawym. Prawym anuluje naciąganie, dobra. Czyli nie ma tu takiego dodatkowego naciągania, przybliżania, przepraszam. Że on sam już celuje i przybliża podczas naciągania. Okej. Okay. Mam jakieś strzelnice, widzę, można by było poćwiczyć, potrenować. Co będziemy trenować, jak my jesteśmy Master of Disaster, tam kurna. A którym się... Kontrolem się kłóca, okej. Okay. Spacja sobie fika, podziałki, można tu coś zbierać. Widzę gratisowe beczki. Smalec. O kurde, smalczyk z łogórkiem, z kieliszkiem. Nasze ulubione. Oła! Aha, czyli upadek z wysokości działa. Tam jest coś fajnego, chciałbym to wziąć. Nie wejdę tam teraz, dobra. O! O kurde, chłop. To kill him. Pierwsza awantura. Leszcze. Monetki. Pierwszych mamy z głowy. A. Włączyłem tryb łowcy, okej. Okay. Otwórz skrzynię. Ale piwo. Ale i piwo mamy. O. No dobra, nadal nic. Kurde. Nie jest tak łatwo, powiem wam. Ten tryb łowcy w czymś mi pomaga? Ale one biegają. Mamy cię! Aha, ona tu zgubiła mięsko. Mięsko i łój.
Dobra. Chyba czym dłużej trzymam, to też on się... Leży. O kurde! O, to fajne było. Takie zwolnione tempo. Dobra, gdzie są... Gdzie więcej jeleni? Saren. Sorry, Saren. Kurde, no trzeba troszkę poćwiczyć. Bo jednak nie jest tak łatwo. O, już idzie lepiej. Pięknie. Tam jest jeszcze. Kurde, wyrabiam się. Patrz, co się dzieje, patrzcie. O ty kurna. A, jakbym tamtą jeszcze trafił, to nagroda snajpera dla mnie. To jest mega sprawa, że to się podświetla. Naprawdę, bo w tych lasach to by... Aha, to się zrobiłem. Gdzie to się wywala? Mówiłem, nie bierz wszystkiego, nie. To nabrał chłop. Ile się dało towaru na wyprawę i teraz miejsca nie ma. No właśnie, no. Kurde. Sosny. Dobra, wywal to na razie. Możemy zrobić strzały z drewna. To już wywalę. Opa. Nie, drewna nie bierz. Dawaj łój. Gdzie jest jeszcze mięsiło? Tu jest mięsko piękne. Chyba... Aha, dostarcz mięso do magazynu, nie tylko zbierz. A ile mamy? 40, to żeśmy zrobili z górką. Nic tu już nie biega, żeby coś jeszcze, tak, po drodze skosić. Ale bardzo mnie intryguje to. Ta ambonka w lesie, może coś na górze będzie, co? Czy to takie do polo... Aha, tu sobie można było stanąć. Popolować. Kurde. Mamy cię. Wiadomo, się strzela, się napina. Się strzałę puszcza. Już wszystko, nikt. Kurde. Dobra, no nic. Tak żeśmy, powiem wam, elegancko nazbierali. Odcinki możemy pozbierać, bo widzę, że na razie to tylko odcinki. Nic więcej się na razie nie zbiera, żadnych ziółek. Może później, może jakaś O! Konopia, no pięknie. Pasuje. Już mamy dwie roślinki do zbierania. Trzcina i konopia. Nazbieram. Na zaś. Znając stare, dobre, survivalowe prawidło, wszystko się może przydać. I teraz go do chaty. Dzień dobry, pani, panu. Można sobie pogadać? Jak stranger? Ja jestem Robin Hood, ja jestem królem tej osany. Królem lasu, puszczy krzoków. A ona do mnie stranger. Dobra, jeszcze się poznamy. Gdzie jest ta wspólna skrzynia, co? Szczury? Szczury won! Dobra, wrzuć 25 mięska. Chodź, taku, pogadamy. Tik-taku. Saints and heavens above, you're back safe and sound, good Robin. Allow me to ask, how was the matter of our doze? Was you... How long have we known each other that you still need to ask? My eyes haven't failed me this time either. By the blessed mother, of course it shall be done. Well fed and under your... The expansion of our settlement, of course. The merry men are starting to run out of breathing room.
You are surrounded with many loyal people. I think I know what you're hinting at. Have I become that predictable? In that case, I won't beat about the bush. We need wood to construct. Aha, czyli budowanko jednym słowem. Tylko tak, mamy to mięso, to i od razu... Aha, sól. Zostawiłem w chacie. Od razu sobie możemy podgotować. Przy okazji coś sobie zjemy, nie? Tak, skóra łani, odłóż. Skóra łani, trzcina, konopia, mąka nam niepotrzebna. Mąka nie, ale sól sobie weźmiemy. Łosoś. Odtrutka, jabłko, odłóż. Nie wiem, co mam ze sobą nosić w sumie, ale... Może tak, smalec odłożymy. Mikstura z krawnika, maść z krawnika. Zdrowie w czasie 40%. Zdrowie natychmiast. Nie wiem, co się może przydać. Dobra, na razie trochę odłożyliśmy. Idziemy, ugotujemy to, co mamy. Ugotujmy sobie to, co mamy. 5 możemy. No to dawaj. Zrobi 5 na raz? Czy ten pasek będzie musiał tak 5 razy przelecieć? Wolałbym, żeby na raz zrobił. Nie oszukujmy się. Pięknie. To co? Bon appetit może, nie? Powiecie co? Inaczej. Ja zjem najpierw to, co mam po jednym staku. Żrej syra. No i co? To rośnie dopiero chyba, wiecie? To nie jest tak, że momentalnie się chłop najada. A może i momentalnie powinien? O, momentalnie powinien, dobra. Teraz je dobrze. To się nie stakuje? Kurde, narzędzia naprawcze się nie stakują. Niedobrze. Widzę, że też mam jakby dwa zadanka. Dach nad głową dla każdego, sosna w magazynie. Sosna w magazynie, dach nad głową dla każdego, kamień w magazynie. Czekaj, kamieni to ja trochę miałem. To od razu je dawaj tu. Nie będę ich nosił. No widzicie, opłacało się zbierać. Jeszcze teraz tylko trochę sosenki byśmy pozbierali, co? Wioska do zbudowania. Do zbudowania. Zbudowała wioskę z narzędziem, które pomoże ci w rozwoju i zdobywaniu nowych umiejętności. Zanim jednak zaczniesz budować konstrukcję, musisz wykarczować pewność drzewa. Poruszaj się w trybie buildera, należy używać klawiszy kierunkowych, rotacja kamery z za pomocą myszki oraz jej parowego przycisku. W trakcie rozbudowy wioski możesz wybrać jedno z mniejszych drzew, które chcesz ściąć, a na jego miejscu budować w tym sensie budynki. Drzewa, które w ten sposób ściąłeś, trafią do magazynu. Nic się nie marnuje. Piękne, to jest piękne. Taka drobna rzecz, ale takie mega przemyślane, nie? No, że jak drzewo niszczysz podbudowę, no to drzewo nie powinno znikać, tylko coś się powinno z nim stać. Plus, zaznaczamy, pik, plusik. Wioska do zbudowania. Zapomnij, że do budowy potrzebujesz odpowiednich składników. Zarówno składniki budowlane, jak i posiłek dla pracujących osadników musisz umieścić w specjalnym magazynie budowlanym. Zostaną one wykorzystane do automatycznie podczas budowy. To też jest bardzo spoko opcja, że można gdzieś gromadzić takie wspólne zasoby. Ilość gotowych do pracy mieszkańców jest związana z populacją wioski. Żeby zwiększyć populację, musisz budować specjalne domy na drzewach. Każdy budynek ma swoje unikalne funkcje, które pozwalają na postępy w coraz trudniejszych misjach. Budynki w wiosce podzielone są na 4 kategorie. Rzemiosło służy do wytwarzania specjalnych, unikalnych przedmiotów, takich jak sztabki, zbroje, mikstury, miecze. Za produkcję surowców są specjalne budynki, dzięki nim przekażesz wykonanie takich prac jak polowanie, rąbanie drzew czy wydobywanie surowców mieszkańcom twojej wioski. Nauka, umiejętność pozwala poprawić swoje umiejętności polowania, strzelania z łuku, walki wręcz itp. Dekoracyjny, dzięki mu, dobra, dekoracyjny to wiadomo. Jeśli chcesz wybudować jakikolwiek budynek lub strukturę, musisz umieścić potrzebne składniki w magazynie wioski. Budynki posiadają możliwość zarządzania, ulepszania oraz burzenia, gdy ten budynek otwierają się jako opcje. Społeczność wioski składa się z budowniczych, którzy głównym celem jest rozbudowa osady, można im przypisać inne profesje, to jest myśliwy, rybak, dzielarz czy górnik. Każda z tych profesji generuje profity, które możemy wysłać do magazynu wioski lub do własnego inwentarza. W celu rozbudowy wioski należy pamiętać o zwalnianiu robotników z ich dodatkowych profesji. Bardzo przyjemnie, bardzo miło. Dobra, kochani, na dzisiaj kończymy. To był taki pierwszy pilotażowy odcinek. Naprawdę, gra wygląda bardzo ładnie i tutaj rokuje, że będziemy mieli co robić. A ja wam dziękuję, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki, bo serię będziemy na pewno kontynuować i do zobaczenia. Bajo!